Mili Państwo, imieniny dziś obchodzą Afrodyzja, Afrodyzjusz, Afrodyzy, no ale nie Afrodyzjak, niestety. Dziś Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy. Wypadki biorą się stąd, iż poznikały tak częste za poprzedniego ustroju tablice, wieszane wówczas masowo na ścianach zakładów pracy z napisami jako to maszyna to twój przyjaciel, szanuj ją i pielęgnuj. Nie stwarzaj zagrożeń, pracuj bez pośpiechu. Niosąc ciężar, patrz, czy droga przed tobą jest wolna. Nie wyjeżdżaj w drogę bez hamulców. To był napis na bazie transportowej. Żadna renta nie zastąpi zdolności do pracy. Pamiętaj, że urodziłeś się bez części zapasowych. Naprawianie bezpieczników drutem wzbronione. No i wreszcie do pracy przychodź trzeźwy i wypoczęty, no więc albo, albo. A jak przychodzimy w stanie odwrotnym niż trzeźwy, to potem obchodzimy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy właśnie. Dzisiaj, 28 kwietnia, historia odsyła nas aż do roku 1916, a jest to historia motoryzacji, która zwraca uwagę, iż tego właśnie dnia urodził się Ferruccio Lamborghini, założyciel firmy noszącej jego imię, znanej z produkcji wyczynowych i stylowych samochodów. Po II wojnie światowej Signore Lamborghini założył firmę produkującą traktory, a sprzęt pozyskiwał z nadwyżek maszyn wojskowych. Przerzucał się na systemy klimatyzacji, na systemy ogrzewania. Gdy się wzbogacił, kupił motoryzacyjne cacko tamtych czasów, mianowicie samochód sportowy Ferrari, uważany wówczas za jeden z najlepszych samochodów swojej epoki. No, jeździło mu się jednak owym Ferrari nie tak wygodnie i swobodnie, jakby sobie życzył. W związku z tym postanowił ulepszyć taki sportowy samochód, a że Ferrari było objęte prawem patentowym, więc założył firmę własną i w niej postanowił wyprodukować elegancki sportowy wóz pod swoim nazwiskiem Lamborghini, co oficjalnie stało się w roku 1963 i w tym roku zadebiutował pierwszy jego wóz Lamborghini 350 GTV, samochód dwumiejscowy, dzisiaj powiedzielibyśmy wersja coupé. Logo firmy nadrukowane na samochodach przedstawiało byka, co było nawiązaniem do znaku zodiaku Signore Lamborghiniego. Kolejne modele Lamborghini jakoś tam nawiązywały do walki byków i do samych byków jako takich. Pod koniec życia Mr. Lamborghini przestał się interesować motoryzacją, założył sobie zwykłą winnicę we Włoszech i tam pogodnie zmarł w wieku lat 76. A jego następcy, konstruktorzy, ciągle produkują wozy, które śmiało przekraczają 300 km na godzinę i więcej. Nie wszyscy pasażerowie z tych rajdów uchodzą z życiem, nad czym ubolewa zza kierownicy zwykłego Renault Wiesław Kot.